Nasz Pan Jezus do Jennifer 9 października 2023 roku. Moje dziecko, moja delikatna dłoń wyciąga się ku ludzkości. Moje dzieci były lekkomyślne i niespokojne, ponieważ wybrały światowość zamiast wieczności. Przychodzę na jakiś czas, aby ostrzec moje dzieci, że serca muszą się zmienić. Nie ostrzegam ze strachu, ale w wielkim akcie miłosierdzia, który jest także miłością. Moje dzieci, nadszedł czas, aby ludzkość związała swoje różańce i zwróciła się o przewodnictwo i ochronę mojej matki. Wskazuję moim dzieciom moją matkę, ponieważ ona zawsze będzie prowadzić swoje dzieci z powrotem do swego syna. Ona nauczy cię pokory, nauczy cię cierpliwości i poprowadzi cię do lepszego zrozumienia twojego Ojca Niebieskiego. Przyjdźcie, moje dzieci, i nie traćcie czasu. Moim pragnieniem jest, abyście spotykali się z tymi, którzy pragną się modlić i tworzyć wspólnoty, które będą żyć w moim świetle. Niech wasze głosy wzniosą się w modlitwie. Nie możesz być światłem dla tego ciemnego świata, jeśli pozostajesz w ukryciu. Jesteście powołani, aby być udomowionym kościołem, a to zaczyna się w waszych domach. Zbierz pobłogosławione świece i pocznij przygotowania, upraszczając bałagan i ograniczając swój dobytek. Proś Ducha Świętego, aby obdarzył cię darami niezbędnymi do rozeznania czasów, w których żyjesz. Nie lękaj się, nie poddawaj się złu. Przez chrzest otrzymałeś wszystko, co jest konieczne, aby pokonać utrzymującą się ciemność. Masz najwspanialszą zbroję, jakiej nie ma całe wojsko na świecie. To przez przystępowanie do sakramentów i odmawianie różańca pokonuje się wroga. Moje dzieci, wszelkie uzdrowienie następuje przez Eucharystię. Kiedy się modlicie, proście o moje ciało i krew, aby obmyły was i uzdrowiły. Największy z cudów doświadczacie, gdy przyjmujecie mnie w Eucharystii. A teraz idźcie, bo jestem Jezusem, i bądźcie spokojni, bo moje miłosierdzie i sprawiedliwość zwyciężą. Nasz Pan Jezus do Jennifer 10 października 2023 roku. Moje dziecko, krew niewinnych pokrywa cały świat i trzeba zapłacić wielki okup. Biada tym, którzy wierzą, że krzywdzenie moich najmłodszych jest wielkim zwycięstwem. Ci, którzy wierzą, że zwyciężyli w rozlewie krwi, są jak rzymscy żołnierze, którzy mnie zabili. Wierzyli, że przynoszą mi sprawiedliwość, zamiast tego przyniosłem im miłosierdzie. Nawet po śmierci ci mali modlą się o nawrócenie. Sprawiedliwość przychodzi dla duszy, która nie uznaje grzechu za grzech i nie żałuje. Moje serce płacze, a moje rany nadal krwawią. Jest wiele łon, które stały się pustymi grobami. Mówię tym, którzy dokonali aborcji, aby przyszli do źródła mojego miłosierdzia. Szukaj uzdrowienia, przychodząc do boskiego lekarza. Mówię tym, którzy wyrządzili tę krzywdę moim dzieciom, że nadszedł czas, aby odwrócić się od zła i szukać pokuty. Moje dziecko, świat wkrótce ujrzy zło, które zostało spuszczone na moje stworzenie, moje maleństwa. Świat stoi u progu zmian. Błagałem w miłości i miłosierdziu, bo jestem Jezusem i moje miłosierdzie i sprawiedliwość zwyciężą.